Ja jestem debilem. Hej, witajcie, z tej strony Azar. Witam was na kolejnym odcinku z pacyfistycznego Minecrafta. Dzisiaj się bawię w rolnika, zbieram sobie plony i gdzieś tam po drugiej stronie góry mieści się pan Tesla. Witam bardzo serdecznie. Otóż tutaj, pan Tesla w międzyczasie nie zginął. Absolutnie. Jak można zobaczyć, ma się dobrze, niestety. Trzeba będzie to jakoś zmienić. W porównaniu do Azara. To były niefortunne wypadki, całkowicie losowe. Myślę, że tutaj w przeciwieństwie do Tesli ja bym poszedł bardziej w ziemniaki niż w te, niż w pszenicę. Tak, to... I myślę, że odwiedzę potem wioskę, żeby zdobyć trochę emeraldów. Chciałbym też zebrać trochę kasy na mapę od kartografa. Byłoby miło. No i przede wszystkim dzisiaj zarówno ja, jak i pan Tesla będziemy się rozbudowywać nasze domki. Pokażę wam, jak to u mnie wygląda. Ja z pewnością mam bardziej zaawansowane niż Tesla. O, coś takiego zrobiłem. Patrzcie, jest nawet granit. I tym razem jestem na teksturpaku. Używam Faithfula. No więc zobaczymy, może to nie będzie wyglądać tak źle. A i jeszcze jedna dobra wiadomość, moi drodzy. Enderman ten. Enderman już nie śledzi. Wredny Enderman z komisji. Ten, nie przepustkę. Łapówkę dał i przestał siedzieć. Ja łapówkę? Skąd te bezpodstawne wnioski? I nadal nie powiedzieliście mnie, jak ożywić koralowce. Nie wiem, jak to zrobić. Muszę cały czas pamiętać, żeby niczego nie bić, bo co chwila zapominam. By było blisko, bym dostał karę. Cały czas jeszcze Tomek Gaming nie zrobił tego parkura karnego. Tomek, proszę, zrób to. Ja wiem... Jest też jedna sprawa, o której chciałbym wspomnieć. Przepraszam, że przerwałem. No bo u mnie coś w montażu w ostatnim odcinku nie wyszło. Bo Azar sam mówił, że nie wolno podpalać kogoś, jak stoi, tylko musi w ten ogień wejść. A ja jak się żegnałem w ostatnim odcinku, to stałem w miejscu i Azar mnie podpalił. Podpaliłem blok, obok, nie na którym stałeś. Ale a ja akurat zaczepiło krańcem o ciebie. Ja się nie ruszałem i mnie zapaliło jakoś. No tak, ale zapalasz blok bezpośrednio pod tym mobem czy osobą. No ale ja tu sam nie wszedłem, tylko ty mnie w tym. Zahaczyłeś krańcem stopy, kurde. No to znaczy, że stałem na tym bloku. No. I znowu widzowie muszą rozstrzygać, po prostu nie możemy do niczego dojść. Tesla nie może przyjąć faktów do siebie. Musimy znowu robić ankiety, kurde. Znowu... Ja nie mogę przyjąć do siebie faktów, to ty nie chcesz uniknąć kary. Po prostu nie wierzę w tego człowieka. Ja prawie z frustracji uderzyłem kurczaka. W ostatnim momencie się powstrzymałem, przypomniałem sobie. Widzisz, ty co chwilę chcesz bić, jak agresywny człowiek jesteś. Teraz on wytrzymuje. Nie wiem, dobra. Skoczmy zobaczyć, co u Tesli. Gdzie on się, kurde, mieścił? Tam był. Gdzieś. Będę musiał sobie ogarnąć łódkę. O, to też zrobimy. Zrobimy mały port. To jest świetna rzecz. Dzisiaj na odcinku robimy mały port, żeby łatwo się dostać do Tesli i go stalkować. A co właśnie, co myślisz o tej zmianie, której chcą jakiejś przyszłej wersji dać? Akurat mi się teraz przydało mi się to. Czy no nie przydało, no teraz mi się to przydaje, że chcą zablokować stawianie bloków drugą ręką. Zablokować całkowicie. W sensie, myślę, że lepiej było, gdyby w ustawieniach można było to zmienić, bo chyba jeden to się przyda, jednym to przeszkodzi. Też generalnie myślę, że to raczej przeszkadzało niż pomagało. Teraz tak walczę ze szkieletem. O, jak na razie trafił się bardzo fajnie. No i już przestał. Jakie te szkielety mają problem, żeby się same trafić. Ale szkoda, że w takim przypadku nie wypada z nich doświadczenia. Nie wypada? Nie wypada właśnie. No, trudno. Będziemy mieli kłopoty z enchantowaniem, ale to się jakiś... Ale ja już mam odpowiedniego, znam odpowiedniego człowieka, który pozwoli nam... O kurde! Dwa creepery na drodze. O nie, o nie, o nope. Mój tarcza pada, a ten szkielet... Tarcza nie padła, a szkielet się nie potrafił zabić. Okej, Tesla, spać.
Jak ja się tych creeperów pozbędę, kurde. No, tylko to są szkielety, które mi utrudniają wejście na górę. No, tylko jedną pełnę przy sobie. Jakiś owcy w pobliżu może. A, nie, bardzo dziękuję. Zawsze odkładam jakieś, ich nie mam przy sobie potem. No tak, dobra, ja tu mam jeszcze trochę brzozowego drewna, którego nie zawaham się użyć. Zaskakuje. Widziałem pana dawno, ale tak czy siak miło by było, gdyby pan zostawił spokojnie sobie stąd poszedł. Jakby tu teraz się rozwinąć? Chyba mam pomysł. Trzeba by tutaj... Czy ja mam tilta? No ej, proszę bez takich. No dobrze, nieczęstość. Nieczęstość, język polski, człowieku. Ech, no dobra. Mój plan zakłada... Zakłada... zrobienie sobie tutaj... Zostanę się między schodkami a drabinkami. W tą stronę. Chyba pójdę w drabinki, tak. Tak, chwalam się, że co chwila dodają więcej tych bloków. Ciekawe, czy kiedyś spróbują dodać jakoś kreatywnie kolorowe drabinki. To było ciekawe. W ogóle, co myślisz o tych rzeczach, które zapowiedzieli na Minecraft 1.14 i 1.15? Te villagery mi się wydają zbyt szczegółowe na Minecrafta. Będą się za bardzo wyróżniać w porównaniu do innych tekstur. Mówisz? Jak dla mnie są spoko, naprawdę. Chociaż myślę, chyba wszyscy się zgodzimy, że te, jeśli chodzi o tych pillagerów, to muszą te bestie zmienić. Wygląd? No w sensie one wyglądają komicznie. Wybornie komicznie. Wiesz, o których mówię? Tak, wiem. Byczek. No, taki byczek. Być byk, a, dobra. Nie załapałem, co to dokładnie jest. Więc widzisz. Co jeszcze... Ludzie mówią, że to byk. Co jeszcze zamierzałem dodać? Kusza to jest świetny pomysł, naprawdę. W końcu kolejna dodatkowa broń do używania. Kombat się staje coraz ciekawszy. I już wiem, co trzeba jeszcze zrobić. Trzeba zrobić mini basenik na dole, żebym mógł tutaj skakać i nie ginąć więcej. To by się bardzo przydało. Okej, ja idę dalej budować. Creeperów chyba nie widać nigdzie. Czyli pewnie jestem bezpieczny, mam taką nadzieję przynajmniej. Kłonne twoje nadzieje. Tak, teraz za mnie wyjdzie i zniszczy mi cały porcik. Jest taki bardzo skromny port, ale no wiecie, no tutaj wielkie statki nie przypływają. Tylko mini łódeczki a la Tesla. Aha, i jeszcze potrzebny nam jest crafting. O, taki. A, tu już jest crafting. Ech. Okej, Tesla, jak będziesz przychodzić do mnie, to mam dla ciebie tutaj łódeczkę. Albo nawet dwie. Albo nawet trzy. A właśnie, a czy mają w końcu udostępnić możliwość dodawania banerów do łódek? Nie wiem. Fajne by to było. Dobra, to ja teraz wsiądę w łódeczkę i popłynę w świat szeroki. Czy moje nogi są zielone? Ta łódka jest zielona od spodu, kurde. Zaklonowali ją. Naprawdę wcześniej zauważyłeś. A nie, poczekaj, to jest na tym tekstur paku, po prostu tak wygląda, dobra. Nie, bez tekstur paka też są zielone. A. Może nie wiem jak u ciebie tekstur paku, ale przynajmniej no trochę zieleni tam jest. Okej, okay. Ja do ciebie płynę teraz, odwiedzimy Teslę, zobaczymy w jakiej mizernej dziurze postanowił zamieszkać.
Pewnie nic specjalnego. Chociaż ja jak odwiedzałem to miejsce było naprawdę spoko, ale nie wiem co Tesla z nim zrobi. No właśnie, ty byłeś pod wrażeniem, a nie naprawdę spoko. W sensie pod wrażeniem zanim ty się tam dobrałeś. Nie wiem co ty zrobisz z tym miejscem strasznie. Ja miałem podobnie o twojej, ja myślałem podobnie o twojej okolicy. Tak, trafiłeś na tą taką, tą wioskę. Ale to było zamierzone. No. Nie znasz się. Rozej kartograf. Dobra, tylko jak ja się miałem dostać do środka, chyba tak bezceremonialnie sobie wydrążę przejście. Okej. Okay. Dzień dobry. O, ziemniaki macie, to też sobie wezmę. Pańszczyznę przyszedł pobić. Dokładnie. Wasz senior, moi wasale, chodź tu, co masz? Jesteś pasterz, o super, to od niego będę mógł czerpać podatki, fajne. Ma u siebie dwie owieczki. O, i nawet te zewnątrz wioski są jakieś, jest rymarz. Jest drugi rymarz. Jest kartograf. W mojej wiosce jest kartograf. Będzie moja wioska. Ja ją przemianuję. Nazwę. Dajcie widzowie. Dajcie propozycję nazwy wioski. Jak nazwać tą wioseczkę? Musi wystarczyć. Dobra. Wyruszam na długą podróż. Skarpetki wziąłeś? Ja skarpetki ten. No w sensie mam na nogach. No, a ten, czapkę, żeby się nie przeziębić? Bo u ciebie to nigdy nie jest wiadomo. Nie potrzebuję czapek. Kanapki na zapas? Zgłodniejesz jeszcze. Mam surowe ziemniaki, mięso zombie. Prawdziwy posiłek mężczyzny. No. No, czyli może jakiś chlebek by ci je przydał jednak. No, w sensie mam też chleb. No, tak, kanapeczka. O jest, wcisnąłem. Nie no, głupi villager się nad wodą siedzi, nie, kąpał się chyba. Przydałby mu się, jak to czuje. I już drugi schodzi tutaj na dół do wody, gdzie nie ma ich być. No myją się w przeciwieństwie do ciebie, kurde, no. No ja już się myję. Myślałem, że to ja mam samą orientację w terenie. Ja mam bardzo dobrą orientację w terenie. Właśnie znalazłem wioskę. Właśnie z niej wyszedłem, a przynajmniej moją wioskę. Toczona porządnym murem? Nie. Otoczona jakimkolwiek murem? Nie, w sensie to jest sawanna. Wioska w sawanie. Ale otoczona murem, czy jakaś tapionowa? Nie, bo nie mogę nazwać tego murem. To jest jakiś żałosna podruba. Imitacja. Na swoją wioskę. Okej, okay, no niestety się nie spotkamy. Jaka szkoda. Ojej, co ty robisz w mojej wiosce? Ty wyzejdzie mi zbiera plony. Ja sobie chciałem żarcie to załatwić, a mi boję, że to jest... Zbierać plony! Jeszcze kartofle... A to są młode kartofle jeszcze. Nawet mnie na tych strypach wyglądały na dorodne. I co teraz z tym zrobi niby? Co za ham? Zabrał mi to i... Ja mogę mu sabotować wioskę, zabierać całe jedzenie. Wiśniaki od... Nie skończył. Ja sobie popatrzę na handlę. A, dobra, to nie. Powiedziałem, że możesz. Tak, ale nie mam miejsca. Masz tu Tesla. O, masz. Witamina A. Karotyn chyba. Ja żeś tego dostał. Jego kobla mi może dać, albo mu chcesz sam budować. No dobra, poczekaj, niech na cię znajdę. Gdzie jest teraz? O, owce! Chcę was skrzywdzić. Żebyś wiedział, właśnie jedną próbuję wepchnąć do lawy. To poczeniec. Czekaj. No dawaj! Spoczeniec! Czekaj, ja mogę ją jajkiem rzucić.
A nie wpadła. Jeszcze większy zboczek. Bzika dostała. A teraz jej się taśma zacięła chyba. No, ale się nie zgubić czekać, a wiem, że poszedłeś. Nie. To twoje ziemniaki. Widać cię. No wiem. Jeszcze mi kartofle moje kradnie. Widać twoje kartofle właśnie. Jopie. Okej, teraz muszę trafić do swojego domu. W którą to stronę? Kurde! Dobra, ty weź mnie ratuj, bo ja tu zaraz zginę. Mam nadzieję, kajtą wysadziłeś. Mam nadzieję, że poza rozką. Ja zaraz zginę, halo? Uuu, jak to pięknie, czemu ja screenshota nie zrobiłem? Spadłem do creepera i zacząłem spalić się go. Dobra, to już nie ma tych wątpliwości. To po co ty do mnie przyszedłeś? Tylko że ten, no nie mam pojęcia, miałeś zobaczyć mój dom. Nie, miałem ci ukraść kartofle. Aha, to super cel, tutaj jest winda. O. Jeszcze jest tańszy model, droższy będzie niedługo. Na razie winda ręczna. Dobra, ja tam nie wchodzę, bo na grunt zginę. No to co, żeś to przyłazić? Miałeś się przyjść pokazać mój dom. Dobra, przyjdę i zginę, super. Ja ci to mówię, ja na pewno zginę tutaj. Jak zginiesz, to ci odpuszczę tą karę. Okej. Okay. Ale w sensie nie specjalnie zginę, oczywiście. No nie, jak tam chcesz, mi byś zginął. No ale ja ci mówię, na pewno zaraz mi jakiś szkielet zrzuci. Były tu przedtem, ale chyba się wyprowadziły. Bo się Edzio z komisji ten, do ochrony zabytków w odpowiednim momencie pojawi. Kiedy jesteś? A, tu jest przejście, nie wiem, dobra. Co za... O, jaki, to ten piesio twój. Już mi przegląda skrzynki. No tak, muszę wiedzieć, co tam trzymasz. Kurde, prawie mi go znowu uderzył. Z kaski. Dobra, mam dla ciebie prezent Teslo. Masz na mnie prezent i nagle mi znika kilof. Wow, dzięki. Dirta masz. Czuję się obdarowany. Poczekaj, ja tu mam jeszcze jedną rzecz. Więc się. Przetłumaczysz sobie ziemniaki na kartofle. A widzisz. Kamienne, no. Okej, okay, a u mnie noc zapada, a ja się muszę szybko ewakuować. Teraz przez noc zjeżdżaj i sobie zgiń przez przypadek, jak ja ci wodę odetnę. Nie, ja zdążę spłynąć, zanim wodę odetniesz. Nawet jakbyś mi wodę odciął, no to miałbym bezpieczniejsze wręcz zejście. Rozumiem. Niestety, a i tak się rozpi. Trzeba tutaj porobić trochę. A ja nie wiem, jak trafić do domu. Nie. Czeka mnie nocne pływanie. Oświetla okolica. Ile ja już tych kar zalegam? Trzy? Czy dwie? Chyba nie. Trzy. Myślałem, że trzy. Ja myślałem, że trzy. No dobrze, mogą być trzy jak chcesz. Nie wiesz co, policzmy potem. Raz było zakaz sprintowania, raz było zakaz używania zapalniczki. Tak. Jest jeszcze jedna okno, według mnie za podpalenie mnie. A, i wtedy by... No nie! No nie! Ten Edzio znowu tu jest! A widać, łapówka była za mało, więc postarałeś się. Co za drań! Ja mu się w oczy spojrzę za to normalnie. Zobacz mi po prostu w oczy, powiedz mi, jaki mają kolor. Fiolet przechodzący w róż. Miałeś spojrzeć prosto w oczy. Ja nie widzę, nie słyszę twojej śmierci, więc nie spojrzałeś. Czy się oszukany, Azor? No jak to nie? Jak mam być martwy, jak płynę? No tam. Okej, już myślałem, że się rzeka skończyła.
No tak, rzeka się skończyła, a na dworze siedzi wściekły Edzio, dobra. Jeszcze husky, okej, robi się coraz ciekawiej. Husky. Posuchy. No posuch, no. Jak posuch? Zwa... Dlaczego ci podnieca to słowo? Nie znasz historii Kiśla i posucha. Ja też właściwie nie znam, ale i tak się z tego śmieję. No nie! Nie! Płynąłem sobie pod wodą i słyszałem dźwięki wystrzelania z karabinu. Okej, mnie tu goni mały zombie w złotej zbroi, Enderman, stado posuchów, ja z tego nie wyjdę żywy, Teslo ratuj. Nie no, żartuję, dam sobie radę. Co jasne. Okej, to zaczęli do mnie strzelać. Dobra, dzisiaj i tak trochę pobudowałem, słuchajcie. Myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Ja nawet domku nie zdążyłem ruszyć. No i dobrze, będziesz to robić na swoim odcinku. Spadę sobie serwer poza odcinkiem. Ja się absolutnie nie chowam do Tesli. Nie, myślałem, że Fajgant. Czyli ty też jesteś poza domem, tak? Nie macie w domu, Teslo? No już mnie chcę okradać? No nie mam, nie? Nie jestem, to jest mój dom. Doskonale. Ale cofkę miałem, prawie zginąłem. Też nie ukryłem, miałem cofkę, ale ja sobie daję radę. Z te drzwi, popsułem mu drzwi, kurde. Okej, to przechodzi do historii, jako popsute drzwi Tesli. Ale się zły człowiek, powinien tam TNT postawił. Nie, ale to są... Seryjnie to są popsute, chodź do domku, to się pożegnamy. Pokażę ci po twoje... kilka bloków jeszcze ustawię. Okej. Albo coś. Ty tam pewnie znalazłeś sposoby na uszukanie systemu. No widzisz, jestem bardziej inteligentny niż się spodziewałeś. O kurczę. Ktoś coś pisał o podniesieniu inteligencji mobów. Jak dla mnie one są już dobrze dostatecznie inteligentnie. Przynajmniej nie dogównują, przynajmniej... O kurde, no Tesla chyba widocznie też ma problemy, a mnie zombie goni do twojego domu. Muszę zablokować przejście, żeby się nie dostał. Więc sorry, Tes. Co za ham? Chciałem mu plecy zrobić i mi się obrócił. Okej, ja to trzymam przejście zamknięte, póki co. I on teraz jest ten, nie wiem co, sfokusowany na mnie, na ciebie jednocześnie. Ja trochę rozświetlę, żeby się sytuacja nie powtórzyła. No nie no, ej! Nie miałeś tak razy. Ale nie wiem, ochotę cię uderzyć teraz. Nawet tą karę bym przełknął. Mam nadzieję, że nie zepsułeś mi wody za bardzo. A nic nie psułem. No, tego nie lubi. Nie widziałeś, że były zepsute? Naprawiłeś je, kiełopie, no. Poczekaj, zostań tu. Przepraszam, że naprawiłem swoje drzwi. Czekaj. O nie no, kurde. Okej, stać. Rozwalaj to. A poczekaj, chcę się ustawić tak, żebym go uderzył. Czekajcie, to się na inny sposób robi. Najpierw wstawiamy, bierzemy krzesiwo. Kurczę. Ja i pod nogami mi starasz postawić, co nie? Dlaczego woda się tutaj wylała? Ona, patrz, mogę ją tu wylać. Pod tym. No wow. 1.13 przecież. Magia, poczekaj. Ja próbuję Teslę odepchnąć. O właśnie, odpychamy Teslę. Ej panie, wodę mi... Panie... I pochodnie mi tak jak zwalisz. O nie, ja nie. Siaduj tam osiecznej. Mogę ci pomóc nawet. Nie, teraz nie. Teraz się żegnamy. Do widzenia. To był kolejny odcinek serii Pacyficzny Minecraft. Ja się... O, to też się rozdzieje. No, to by było na tyle. Był ze mną pan Tesla. Nie wiem. O nie! Tak! Tak! Dobranoc państwu! Tak.
Tak, nie miało biorę jego być. Łóżko, do widzenia! Nie, a to tak nie miało być.